niedźwiedź był bardzo dzielny i zszedł z górki na nogach. Dlatego zasłużył na browarka. Na dzisiaj zarezerwowałam sobie wycieczkę, tą niby darmową, ale lubię te wycieczki, spodobało mi się, tak więc tutaj też sobie zarezerwowałam. Muszę tylko zbiec z górki, bo punkt spotkań jest niedaleko placu Syntagma, parę kroków tam od tych właśnie pajacy. Pajace to te żołnierze, tak? Którym zmiana wart, co tak machają nogami. Potocznie wszyscy mówią na nich pajace. No to biegnę. Widzę, że ludzie, którzy tutaj zaparkowali, pozostawali mandaty. Tutaj jest pełno policji, ale to pełno, ale są bardzo przyjemni, sympatyczni i po prostu no, stoją i pilnują porządku. A w każdym kraju to trochę inaczej wygląda, a tutaj po prostu tych służb jest bardzo dużo, bardzo. Tu wam pokażę, jak wyglądają niektóre ulice. Słuchajcie, pod różnym kątem takie zawijasy, wykrętasy. Trochę ciężko się po tym jeździ, wiecie? O, to akurat nie było widać, ale jak samochodem to nie jest najłatwiej. Tam tak, tutaj tak. Tak więc takie niespodzianki. Więc jakbyście kiedyś chcieli jeździć po Atenach, to trzeba się nastawić na to, że jest wąsko, jest bardzo dużo samochodów i naprawdę tam, gdzie się da, to najlepiej z buta albo transportem publicznym. Bilet na metro, taki na całą dobę, kosztuje 4,5 euro. Pomarańcze rosną w centrum miasta. Też. Ale te jeszcze nie dojrzałe. Już jestem blisko. To gdzieś tu. Ulica skuterów. Wow. A ten jaki ładny. O, taki retro. Ja też taki chciałam mieć. Ale jak kupowałam, to niedźwiedź kazał mi kupić Hondę, bo ma duże koła. Tylko Honda robi duże koła. I tak się na nim wywaliłam. Tak się miastem zaczęłam zachwycać, że po prostu gdzieś źle skręciłam. Ale już nie jestem daleko, to zaraz znajdę chyba. Chyba. Teraz już jestem bardzo blisko. To gdzieś tu. O, sprzątałem chodnik.
to mam. Tutaj gdzieś pod tym hotelem ma być jakaś kaplica i tam gdzieś się spotykamy. Gdzie ta kaplica? Tam ja widzę jakiś turystów, może też czekają. Teraz podejdę, to się zapytam. Idę tutaj, idę tą ulicą prawo, lewo. No nie ma tej kaplicy. Gdzie ta kaplica? Słuchajcie, a kaplica jest. Ha, niesamowite. Jest kaplica. Ale wbudowali. No i fantastycznie właśnie przyjść z wycieczką, z przewodnikiem, bo byłam tutaj tyle razy i tyle razy to widziałam, ale nie wiedziałam, dlaczego oni właśnie w ten sposób tymi nogami machają. Otóż ten ruch, te wymachy nogą przypominają konia. Faktycznie koń tak zgina nogę i tak dalej, tak więc oni, to jest ruch, który ma naśladować konia. Niestety w Atenach nie zostało za wiele zabytków, tak więc jak przyjedziecie, to nie bądźcie rozczarowani. To nie jest Rzym. O nie. Natomiast jak ktoś chce, to oczywiście może znaleźć tutaj. Jak lubicie chodzić po muzeach, to jest tutaj sporo tych muzeów i takich miejsc archeologicznych. Natomiast to, co się tam ostało, no to tak jak mówię, no to są takie pozostałości. Jest kilka powodów ku temu, po prostu jakoś tak wynikło w historii, że po pierwsze były tu trzęsienia ziemi, dużo rzeczy zostało zniszczonych. Te zniszczone budowle lub pozostałości po tych budowlach, zamiast odbudować, to wykorzystano do budowania nowych budowli. I to widać na przykładzie kilku budynków, bo gdzieniegdzie to jest tak, wiecie, ukryte, ale szczególnie w kościołach widać, gdzie marmury z poprzednich świątyń zostały wykorzystane, żeby zbudować nowe świątynie. Tamte były świątynie pogańskie, jak oni przyjęli chrześcijaństwo, no to oczywiście wszystko trzeba było zniszczyć, rozebrać, prawda, wiecie, zakamuflować i zrobić nowe, tak więc no tak niestety historia się tutaj potoczyła. No szkoda, szkoda, ale mimo wszystko warto przyjechać do Aten i tak jak ja lubię miejsca, gdzie można pooglądać dużo rzeczy za darmo, jest tutaj wystarczająco, żeby nacieszyć oko, nawet bym powiedziała tak na 2-3 dni spokojnie.
Waka to jest taka turystyczna dzielnica, takie można powiedzieć stare miasto w Atenach. I bardzo fajnie tutaj jest, pełno takich klimatycznych kafejek, oczywiście sklepy z pamiątkami, ale naprawdę bardzo to uroczo wygląda, jest czyściutko, ładnie. Te sukienki są wyjątkowo ładne. Wyjątkowo ładne. I takie stylizowane na Grecję. Bardzo fajne. Nawet do włosów można sobie taką dekorację kupić. Piękne. Niestety nie na moją śnieżkową kieszeń. No tutaj to już przegięli, słuchajcie. Uwaga. 120 euro. Taka bawełenka cieniutka. No ładne, ładne. Tu są jeszcze takie z takich bombastycznych materiałów, takich cieniusieńkich. Po prostu wow. Z jedwabiu chyba. Ciekawe po ile. Good afternoon. 50 euro. To nie koniec świata. You have to tell her that they're made in silk and that also they are reversible, so you can use them with two different patterns. Oh, there you go. So you have two in one. One mają, widzicie, z podwójnego materiału, z jedwabiu. I można je przewrócić na drugą stronę i mieć drugą sukienkę. No to rewelacja. Weźmiesz sobie taką jedną kieckę na wakacje i masz dwie. Piękne. Super. Ale jak na moje obozowe warunki, wiecie, to 50 euro to jest bardzo dużo, a my niszczymy rzeczy. Bella nam cały czas łazi po nas i wiecie, no do pralni trzeba wszystko zanieść, a pralnie w pralniach niestety niszczy, tak więc nie ma mowy. Trudno. Piękne. Bardzo fajne te sukienki, widzisz, bo one z jedwabiu są. Ale widzisz, tu są też takie właśnie te jeszcze ala greckie. Popatrzcie, ile tego jest. Bardzo ładne. I te są po ile? 58. Jak przyjedziecie, to z grubym portfelem. Takie oto pamiątki można kupić. W różnych rozmiarach. Malutkie. Średnie. Takie wielkie. Koniecznie się. No tak się robi zdjęcia, słuchajcie, przez płot. Ja to ostatnio bardzo dużo zwiedzam przez płot, a za płotem, o proszę, tam jest jedna z najlepiej zachowanych świątyń w Atenach, ale oczywiście tam też wstęp jest płatny. Kiedyś było bezpłatnie, a teraz niestety jest płatny, tak więc nie idziemy, tylko oglądamy przez kratki. I wiesz, że idziesz w dobrym kierunku, jak widać tłumy turystów. Tłumy! Tłumy, naprawdę. No dawaj malutka, dawaj powolutku. O tak. No, psy nie bardzo lubią, szczególnie ona ma małe łapki i ciężko jej chodzić po takich kratkach. Ale dało radę. I tu, moi drodzy, z tej skałki jest najlepszy widok na Akropol, który jest w remoncie już chyba 50 lat.
i ciągle nie mogą skończyć. A ja w klapeczkach, pięknie. Kurczę, zaraz się wyrąbię. Okej. Uwaga. That's it. Poczekaj, bo muszę tam wejść do siebie. Jestem. Nie ma żadnych barierek ani zabezpieczeń. Ściągnęłam klapeczki. Proszę bardzo. W Atenach jest wiele stanowisk archeologicznych, ale wiele z nich wygląda właśnie tak jak tu. Tak więc niewiele się ostało. No i jak ktoś nie lubi wydawać pieniędzy na darmo, no to po prostu przez płot. Uwaga, przez płot można wszystko pooglądać. A poczytać sobie w internecie czy w przewodniku, co to jest dokładnie. Niedźwiedź był bardzo dzielny i zszedł z górki na nogach. Dlatego zasłużył na browarka. Pójdziemy jak turyści, damy zarobić, siądziemy przy stoliczku ładnie, kulturalnie. Tak tu właśnie siedzimy i popijamy i mówimy, że ze sklepu tak dobrze nie smakuje. Zajrzałam do menu, no i co wam powiem, no tanio nie jest, nie? Ale wiadomo, w takich miejscach nawet my może szukaliśmy gdzieś, gdzie jest więcej ludzi, bo minęliśmy dużo restauracji, gdzie nikogo nie ma, a tutaj więcej lokali, więc nie mam, że tutaj jest taniej. Ale przecież nie samym, wiecie, to nie o to chodzi, nie można tylko tak. No, czasem trzeba też zażyć przyjemności. Trochę żeśmy się martwili, czy nas policja nie pogoni, bo wiemy, że na tym dużym placu tam to kampery, wany sobie tam zostają na noc i nie ma problemu, bo pytaliśmy się tam pani w tej budce z hot dogami, ale no my jak się rozłożymy, tam kurczę taki kram. I faktycznie przyjechała wczoraj policja. Tutaj patrole są cały czas, tak więc mijali nas wielokrotnie na motorach, szczególnie na motorach i nic, sobie popatrzyli i pojechali. Ale wczoraj przyjechali samochodem i mówią do niedźwiedzia: jesteś gotowy na wojnę? No i tak właśnie żartem się zaczęło i żartem się skończyło, żeśmy po prostu pogadali, pytaliśmy się, czy możemy jeszcze jedną noc zostać i oni powiedzieli, że chcesz, to zostań, tylko prosili, żeby uważać, bo tutaj jednak jest dużo kradzieży, my żeśmy też czytali o włamaniach do vanów i do kamperów, tak więc jakbyście byli tutaj w Atenach, to bardzo uważajcie, zabezpieczcie swoje samochody, wszystkie swoje tam cokolwiek jest wartościowego, bo niestety zdarza się często. To może nie wygląda tak super okazale tutaj, ale naprawdę fajne miejsce, żeby wyprowadzić psa. Prawie nikogo tutaj nie było, dosłownie kilka osób właśnie z psem albo gdzieś tam na spacer sobie tutaj przewędrowały. Więc no, w samym centrum miasta, gdzie 20 minut szliśmy tam do parlamentu, gdzie jest zmiana warty, a 30 minut dosłownie do plaka, tak, tej dzielnicy starej miasta i około 40 minut do Akropolu, tak więc
No ja was proszę. Niedźwiedzia, no poczekaj, nie uciekaj, chodź, ja cię przestawię, bileczku, chodź. O Jezu. Wezmę go gdzieś tam, dam, bo on szedł drogą. Poczekaj, poczekaj. O, tu sobie idź. Tak. Ale jaki duży, patrzcie, jaki duży, fajny. Szedł drogą. No, idź sobie tam, idź, schowaj się. O, tutaj, tu będzie ci lepiej. Okej, miłego dnia. O, kurwa, tu są drogi. Nie ma dróg, po prostu są guźby. No, ciężko. Alejki. No nie wiem, czy jakiś większy samochód jadą, czy deliverką jakoś, czy coś. Wczoraj nie, jak żeśmy łapali taksówkę, to nie każdy chciał po prostu jechać tu do góry, bo mówią, o tam to ja nie jadę, kogoś innego sobie łapię. I tak musieliśmy parę taksówek, a potem jeden gościu powiedział, o z psem to nie, i tak ten nie, bo górka, ten nie, bo z psem. I chyba dopiero 10 samochód, czy któryś zawiózł nas na górę. A jeszcze był jeden gościu, co chciał 20 euro. I my żeśmy trzasnęli drzwiami za 20 euro, to ja dziękuję. Byłem na piechotę dwa razy, to mi z powrotem wyszło. Większy rozpęd weź, większy rozpęd trzeba by wziąć. Cofaj tam do tyłu i uczy weź troszkę większy rozpęd. A tu też jest górka, cholera. No po prostu oniemiałam z wrażenia, słuchajcie, bo przyjechaliśmy zobaczyć tutaj jezioro, które opisane jest jako cud natury. No cud to chyba jest ekonomiczny, wiecie, bo jest to jezioro, wstęp jest płatny. Kosztuje od 18 do 40 euro od osoby, żeby tam sobie popływać w tym jeziorze. Bilet jest na cały dzień, ale trzeba zarezerwować, znaczy polecają rezerwować, bo może nie być miejsc, bo jest to tak popularne miejsce. No ale naprawdę, no
no jest ładne, ale to nie jest jakiś cud, tym bardziej, że tutaj całe to wybrzeże jest naprawdę fantastyczne, jest mnóstwo pięknych zatoczek za darmo i bez tłumów można sobie znaleźć spokojne miejsca, więc no, jezioro w Ulagmeni nie polecam. Chodź Bela, chodź, chodź tu, chodź, chodź, no chodź, wychodź spod samochodu. No ja wiem, że gorąco, ale do auta idziemy. No chodź, chodź, bije. No, bije. Nie, pójdę, bo tu gorący asfalt. Oj, no chodź. Opa, idziemy do samochodu. Kaplica, która pochodzi z czasów średniowiecznych, a tam ucieka mi wycieczka i idzie ktoś z walizką, ale bardzo szybko spróbuję powiedzieć, a może potem dopowiem, słuchajcie.